Przez cały tydzień wolontariusze z placówek na wschodzie wspieranych przez Polskę mogli szkolić się w zakresie opieki paliatywnej. W środę uczestnicy szkoleń spotkali się z pierwszą damą, z kolei wczoraj zajęcia odbywały się w hospicjum. Dziś wolontariusze uczestniczyli w wykładach, które prowadził między innymi ksiądz doktor habilitowany Piotr Kieniewicz. Rola wolontariuszy jest niezastąpiona, dlatego że nie stać nikogo na to, żeby zapewnić taką ilość personelu medycznego, żeby przy każdym chorym cały czas ktoś był. A wolontariusze mogą być. Mogą się zmieniać, mogą się umawiać też, żeby być w tej porze, kiedy dany chory jest przytomny, tak żeby miał poczucie, że jest chciany, że jest potrzebny, że jest kochany. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz. Szkolenie i Ty możesz pomóc to pierwsze przedsięwzięcie organizowane przez 7 instytucji charytatywnych pomagających na wschodzie. Fundację Pomocy Polakom na Wschodzie, Związek Polaków na Białorusi, Caritas Diecezji Grodzieńskiej, Hospicjum Błogosławionego Księdza Sopoćki w Wilnie, Towarzystwo Polskiej Kultury z Mołdawii i Hospicjum Fundacji Dajemy Nadzieję z Ukrainy. Nasza fundacja prowadzi hospicjum domowe dla dzieci. Wiadomo, że praca z dziećmi trochę się odróżnia od pracy z osobami dorosłymi. Właśnie dlatego bardzo potrzebujemy fachowej takiego szkolenia, a tutaj szkolenia są i teoretyczne, i praktyczne. Możemy spytać wszystko, co nas interesuje i już poszerzyć to u nas w domu w Lwowie. Sami wolontariusze bardzo doceniają wiedzę, którą mogli zdobyć przez ostatnie dni. Teraz już zrozumiałe, że to normalna rzecz i można zrobić tak, żeby było nawzajem to normalnie. A więcej po prostu być z nim, dać mu pomoc taką psychiczną, duchową i to się będzie sprawdzać w różnych sferach życia. Jak mówi Auschra, wolontariuszka z Litwy, człowiek w ostatniej chwili przed śmiercią często nie może mówić, ale podobno słyszy i czuje. Dlatego musi ktoś przy nim być, choć tylko po to, by trzymać za rękę. A ja szła korytarzem i patrzę, że on już odchodzi. I tak sam dala taki sobie zadała pytanie, czy iść do niego, czy iść do drugiego człowieka, do którego ja szła. I zdecydowała, że ja pójdę do tego człowieka. I tak wyszło, że on, ja jakby jego chciała pogładzić. I on położył swoją głowę na rękę i to trwało 15 minut. I ja nie mogłam tej ręki odsunąć. I trzeba było trzymać. Wolontariusze, którzy przez cały tydzień szkolili się w Polsce, na co dzień niosą pomoc w placówkach, które wspierają rodziny niepełnosprawnych i ciężko chorych dzieci, osoby starsze, rodziny wielodzietne znajdujące się w trudnej sytuacji, ofiary klęsk żywiołowych i wojen oraz uchodźców. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika.